Króluj nam Chryste! Witajcie, przeczcigodni i przewielebni słudzy ołtarza. Nasza kolejna zbiórka dotyczyć będzie czwartej i piątej modlitwy eucharystycznej. Ich cechą charakterystyczną jest to, że posiadają własne prefacje. Prefacja to ta część mszy rozpoczynająca się od słów zaprawdę godne to i sprawiedliwe i kończąca się wprowadzeniem do Święty Święty. Z tego powodu nie zawsze można tych modlitw eucharystycznych użyć. Czwarta modlitwa eucharystyczna posiada dość długi wstęp. Niektórzy uważają wręcz, że bardzo długi. Warto jednak dobrze się w niego wsłuchać, bo opowiada on całą historię zbawienia. Jest to duże ułatwienie, bo przecież każdy katolik, a tym bardziej ministrant, orientuje się doskonale w kolejności wydarzeń. Ministranta odpowiedzialnego za dzwonki najbardziej będzie interesowało to, co nastąpiło po zmartwychwstaniu, czyli zesłanie Ducha Świętego. Jest on bowiem pierwszym darem dla wierzących, który dopełnia wszelkiego uświęcenia. Tak, właśnie w tym momencie należy zadzwonić. Dalej jest już prosto. Następuje epikleza, czyli modlitwa do Ducha Świętego oraz piękne, zaczerpnięte z Ewangelii według świętego Jana opowiadanie o ustanowieniu. Same słowa ustanowienia są oczywiście identyczne jak w pozostałych modlitwach eucharystycznych. Zatem po słowach za was będzie wydane, następuje pierwszy gong. Kolejny natomiast, jak zwykle po wypowiadanych przez księdza słowach, to czyńcie na moją pamiątkę. Jeszcze tylko przyklęknięcie i dzwonki. Prościzna. Szczególnie dla was, którzy już opanowaliście kanon rzymski. Dlatego bez obaw możemy przejść do piątej modlitwy eucharystycznej. Spośród innych modlitw eucharystycznych piątka wyróżnia się dodatkowo tym, że posiada cztery różne wersje. Ministrantom odpowiedzialnym za dzwonki i gong nie robi to na szczęście żadnej różnicy, bo ta najbardziej interesująca ich część jest zawsze taka sama. Rozpoczyna się od krótkiego wstępu, podkreślającego wspólnotę wiernych, gromadzących się na rozważaniu Pisma Świętego i łamaniu chleba, podobnie jak uczniowie idący do Emaus. Dalej wszystko przebiega według dobrze znanego wam schematu, czyli epikleza i opowiadanie o ustanowieniu, ze szczególnym podkreśleniem słów Jezusa. Według teologów to właśnie w tym momencie chleb staje się ciałem, a wino krwią Chrystusa. I chociaż cała modlitwa eucharystyczna jest bardzo ważna, to właśnie słowa ustanowienia powinny zostać wypowiedziane przez księdza wyraźnie i bezbłędnie. Jest to naprawdę wielka tajemnica naszej wiary. Dlatego tak ważne jest, aby dobrze przygotowani ministranci pomogli, a przynajmniej nie przeszkadzali pozostałym wiernym i sobie nawzajem w przeżywaniu tego szczególnego momentu. Dodatkowym ułatwieniem, jeśli chodzi o czwartą i piątą modlitwę eucharystyczną, jest brak wspomnienia tajemnicy dnia. Dzwonek następuje więc zawsze w tym samym miejscu, niezależnie od okoliczności. O ile oczywiście dana uroczystość dopuszcza użycie tych modlitw eucharystycznych. Tyle w temacie. Podczas kolejnych zbiórek zajmiemy się już naczyniami i sprzętem liturgicznym. Natomiast do modlitw eucharystycznych o tajemnicę pojednania
wrócimy jeszcze przed Wielkim Postem. O ile wcześniej nie nastąpi powtórne przyjście Jezusa w chwale, którego przecież oczekujemy, sprawując każdą Eucharystię. Króluj nam, Chryste!